Nasi przodkowie nie mieli zbyt łatwego życia, bo przez całe miesiące praktycznie musieli zamartwiać się tym, by zebrać dość zapasów na długą i często ostrą zimę. Często walczyli z chorobami, przyrodą i różnymi przeciwnościami losu. Do tego też dochodziły niesnaski między plemionami lub co gorsza, nawet najazdy z zewnątrz. I w całej tej walce o przetrwanie nie wolno również zapomnieć nam o istotach niepochodzących z tego świata, o potworach z mrocznych różnych wierzeń, które budziły lęk zawsze, gdy tylko zapadał zmrok. Wśród słowiańskich potworów były takie, które budziły szczególne przerażenie, a byli to praktycznie nieumarli. Nieumarli przerażali ludzi od zarania dziejów i chyba każda kultura miała własne wampiry. Już w ogóle w starożytnym Egipcie wspominano o powracających do życia pustych w środku mumiach, które były owinięte tylko w bandaże. W Afryce natomiast straszono ludzi wystającymi z grobów zombie. Indianie Ameryki Północnej również wierzyli we własne złe istoty, które pod postacią zmarłych pojawiały się na świecie, by pić krew niewinnych. To właśnie przez wampiry niektóre indiańskie plemiona zaczęły palić swoich zmarłych, o czym już w jednej z legend też opowiadałem. Śmierć to takie wydarzenie nieodwracalne, które z bólem akceptujemy, dlatego też, gdy za sprawą magii lub innych sił nieczystych ciała zmarłych wracają do życia, budzą w nas jakiś taki najgłębszy lęk. Skoro cały świat bał się wampirów, nikogo nie powinno dziwić, że i w słowiańskich mitach pojawiają się szkaradni, krwiopijcy, którzy często są przywróceni do życia jakimś okrutnym czarem. No i w odległych czasach, gdy bogowie obcowali z ludźmi na ziemi, przy ogniskach palonych po zmroku, opowiadano historię o nieumarłych, którzy zamiast gnić w ziemi, wstawali z grobu i polowali na żywych. Choć histerie te często miały za zadanie straszyć młodych ludzi i uczulać ich na niebezpieczeństwo nocy, budziły lęki i obawy wszystkich mieszkańców wsi. Wampira opisywano jako martwe zwłoki, które wciąż poruszały się i dysponowały potężną siłą. Istota taka posiadała wiele cech, których przybywało przy każdej nowej opowieści, a więc po kolei wampiry miały moc unoszenia się w powietrzu i hipnotyzowania swoich ofiar. W opowiadanych historiach nieszczęśnicy opanowywani przez wampira posłusznie podążali za upiorem do ciemnego lasu, nie mając dość sił, by oprzeć się sprawcy. W innych historiach wampiry potrafiły zmieniać postać, mogły przekształcić się w nietoperza, wilka lub wyglądać na zwykłego człowieka. Potwora przedstawiano praktycznie różnie, no zależy od okolicy. Na Ukrainie wampir był żyjącym, wygrzebanej przez siebie noże zwierzęciem, jedynie z grubsza przypominającym człowieka. Z kolei na południu Europy natomiast wampiry mieszkały w domach, podobnie jak zwykli ludzie i trudno było je rozpoznać. Zdarzały się też potwory żyjące na drzewach lub w jakichś jaskiniach. No i pomimo, że obecnie wampiry postrzegane są jako pociągające kobiety i przystojni, tajemniczy mężczyźni, oryginalne upiory z podań i legend były gnijącymi, nieumarłymi. Z wampirami w ogóle nie było żartów, a ich pojawienie się rodziło wielkie niebezpieczeństwo, gdyż jak wierzono, ugryzienie wampira może przemienić ofiarę w kolejnego potwora. Walka z nieumarłymi nie była łatwa, lecz najpierw należało go odnaleźć. Według słowiańskich wierzeń wampir w ogóle był upiorem żerującym nocą, a za dnia wracał do ziemi. Dlatego też, gdy uznano, że w okolicy może polować wampir, mieszkańcy wsi zabierali się za rozkopywanie grobów. Spodziewano się, że istota nieumarła nie gnije i po tym da się ją rozpoznać. Zdarzało się też, że za wampiry brano zwłoki niedawno zmarłych osób, które wciąż nie uległy rozkładowi. No i w takim wypadku rozczłonkowywano serce i mózg trupa, przebijano gwoździami lub jakimiś kołkami osinowymi. No i też niektóre plemiona paliły podejrzane ciała lub topiły je w jeziorach. Wiadomo, zawsze łatwiej jest zapobiegać niż później leczyć, dlatego też opracowano wiele sposobów na ochronę przed wampirami. Legendy i podania wskazują na to, że wampiry nie lubiły czosnku i nie miały dostępu do świętych miejsc. Na tle innych pogańskich religii Europy religia Słowian była bardzo mało znana, dlatego też trudno jest dotrzeć do jakichkolwiek źródeł pochodzących sprzed chrystianizacji. Jednak pewne wskazówki dotyczące tego, jak nasi przodkowie radzili sobie ze złem, nim chrześcijaństwo na zawsze zmieniło ich losy, przetrwały jedynie w ludowym folklorze.
A więc w czasach przedchrześcijańskich święceniem domostw i ochroną przed złem zajmowali się słowiańscy kapłani zwani żercami. To oni dbali o miejsca kultu i kontaktowali się z tym światem umarłych. No i wraz z nadejściem chrześcijaństwa ich rolę przejęli księża. Dla ochrony przed potworami ludzie chronili się w świątyniach i kościołach, święcili obejścia, rozwieszali amulety. Z czasem do walki z wampirami otrzymywali też potężną broń, jaką była krzyż i woda święcona. By uniemożliwić zmarłym wstawanie z grobów, kładziono na nich wielkie kamienie, a groby kopano na poświęconej ziemi. Innymi sposobami ochrony było wkładanie do ust zmarłego monety, która miała być opłatą za transport duszy w zaświaty. W skrajnie ekstremalnych warunkach obcinano zmarłemu głowę i układano ją w nogach trumny. Archeologowie trafiali również na groby, w których znajdowano zwłoki z sierpem zamocowanym wokół szyi, tak by obciąć głowę zmarłemu, gdyby ten przypadkiem miał się podnieść. Wiara w wampiry przetrwała praktycznie do dziś. Wciąż są miejsca na wschodzie Europy, gdzie osoby szczególnie złe i podejrzane o kontakty z siłami nieczystymi grzebie się twarzą w dół. Ma to zmylić nieumarłego, by po przebudzeniu zamiast wygrzebać się z grobu, zakopywał się jeszcze głębiej. No chociaż krwiopijcy w zasadzie zniknęli z naszego życia, na stale zagościli w jakiejś popkulturze, rozrywce. Powstała cała masa książek, filmów, nawet gier komputerowych, w których główną rolę grają wampiry. No, oczywiście, osobiście wolałbym spotkać te potwory na dużym ekranie, zamiast w ciemnym, wilgotnym jakimś zaułku. Ale chciałem wam przytoczyć jeszcze jedną taką legendę, którą znalazłem gdzieś na temat wampirów. W pewnej wsi, a w zasadzie w odległej od innych osadzie, do której jedynie z rzadka docierały wieści ze świata, mieszkańcy żyli od lat w harmonii z przyrodą i sobą nawzajem. Nie zdarzały się tam żadne tragedie poza tymi naturalnymi, które od zawsze prześladowały biedaków. Życie we wsi toczyło się wokół prac, codziennych rytuałów i z rzadka zabawy. Dzieci rodziły się, a starzy ludzie umierali. Dokładnie tak, jak być powinno. No i pewnej jesieni jednak coś się zmieniło. Zmarła zdrowa niedawno dziewczyna, a po niej chłopiec, dzieciak jeszcze. Początkowo uznano to za tragedię i zwykły pech, jednak po miesiącu znów rozchorowały się i szybko umarły dwie kolejne osoby, które również były młode i wydawałyby się być zdrowymi. Ludzie zaczęli niepokoić się o los swoich pociech. Doszukiwali się winy w dawnych i mrocznych podaniach. W końcu uznano, że doszło do interwencji sił nieczystych i posłano po kapłana. Nim do wsi dotarli ksiądz wraz ze starą zakonnicą, zmarło jeszcze jedno dziecko, a kolejne leżało już bez sił. Kapłan pomodlił się, popryskał mieszkańców wodą święconą i wyjechał, zostawiając we wsi zakonnicę, by ta doglądała chorych. Gdy jednak kilka kolejnych młodych ludzi zaczęło chorować, blednąc i marniejąc w oczach, stara zakonnica opowiedziała starszyźnie wioski o pewnym, dość podobnym wydarzeniu. Mianowicie, podobna choroba wybuchła w innej wsi wiele lat temu. Jej sprawcą był potwór, upiór nieumarły, co krew z ludzi wypijał i do śmierci prowadził. Niestety nie umiała doradzić, co począć i jak się zachować. No i w tym samym mniej więcej czasie, nieopodal wsi, przejeżdżał tabor cyganów. I to ich poproszono o pomoc w tej tragedii. Cyganie bez zbędnych słów zabrali się do roboty, gdyż jako lud nigdy nie ucywilizowany doskonale znali świat z cienia, w którym grasują potwory, o jakich wszyscy ludzie już zapomnieli. Wraz z chłopami ze wsi rozkopali groby znajdujące się w pobliskim cmentarzu i odnaleźli winowajcę. Była to mieszkanka wsi, której po śmierci nie pogrzebano na poświęconej ziemi za złe i samolubne uczynki wobec reszty mieszkańców. Pomimo, że od pogrzebu minęły już 3 lata, ciało kobiety leżało w trumnie całkiem niezmienione, rumiane i pulchne, a po wyschnięciu z ust, z zębach wciąż ściekała krew. Jeden ze starszych cyganów bez ogródek wskoczył do trumny i z wielką siłą wbił w pierś trupa na prędce wyciosany kołek. Z rany krew wybuchnęła wysoko w niebo. Była gorąca i świeża, nijak do trupa nie pasująca. Co gorsza, zmarła otworzyła oczy i wrzasnęła okropnie. I w tym momencie inny cygan szpadlem odrąbał potworowi głowę i wytoczył ją z trumny. Gdy drgawki upiora ustały, a krew przestała się lać, zbudowano stos gałęzi i spalono truchło. Po wszystkim rozkopano groby zabitych przez wampira i dokonano tego samego rytuału, tak by w żaden z nich nigdy już więcej do świata żywych nie powrócił. Po wszystkim cyganie pojechali ze swoją stronę, a chłopi wrócili do dawnego spokoju życia. Jedynie zakonnica rozdarta pomiędzy swoją wiarą a tym, co widziała, nijak nie potrafiła wyjaśnić księdzu, co tak naprawdę we wsi zaszło. W ogóle
Pierwsze wzmianki o wampirach w słowiańskich przekazach pojawiają się w IV wieku i pochodzą z południa Europy. To tak jako ciekawostkę podam. W ogóle legendy mówią, że pierwszym wampirem był Kain. Za zabicie brata Bóg skazał go na wieczną tułaczkę po ziemi. Oczywiście, jeśli ktoś zacznie szukać troszeczkę, to dojdzie do tego, że najsłynniejszym wampirem był oczywiście hrabia Dracula. I jest to bardzo popularna postać, tak jak już powiedziałem, postacie wampirów pojawiają się i w popkulturze, i w literaturze. A jak ktoś będzie zainteresowany, może sobie podjechać do zamku Drakuli w Rumunii. Też jest jeden filmik na ten temat, serdecznie polecam. Ciekaw jestem Waszych opinii na temat wampirów. Zostawiajcie komentarze, lajkujcie, rozsyłajcie. Im więcej będzie informacji, tym bardziej będziemy mogli ten temat poruszyć. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.